Santi, czy teleport do wieży skraca cooldown tego czaru? Tak. Zła odpowiedź. Urgot, ile szarż może maksymalnie wykonać Herald? Nieograniczoną ilość razy. Źle, 5, bo nie ma więcej wież. Dościu, ale według moich obliczeń to z 7. No dobra, ale i tak źle. Bezu, esport. No. Żartuję, żartuję. Jako postać mówi następujący tekst. Opowiedziałbym ci żart chemiczny, ale obawiam się w braku reakcji. Singot. Gamer. PT, esport. Jaką postacią XPK wykonał Backdoor w meczu przeciw SK Gaming podczas IEM-u w Katowicach w 2013 roku? Zero. Co? No. Ja nie ogarniam totalnie nic. Odpowiedź to Kasadin. Arkoan. Co tam? Esport. Nie. Wymień 3 drużyny z ligi LPL. Co to jest? Fanatic? Stop. Ten film jest sponsorowany przez Landlord Go. Każdy, kto pobierze grę z linku z opisu, dostanie na start 1 000 000 gotówki do wykorzystania. Landlord Go to gra, w której możesz kupić na przykład rynek główny w Krakowie. Do kupienia masz miliony prawdziwych budynków w prawdziwych lokalizacjach. Sprawdź, co możesz kupić w swoim mieście. Landlord Go to takie Pokemon Go, w którym możesz przechadzać się po swoim mieście i kupować budynki. W grze możesz operować milionami prawdziwych budynków w prawdziwych lokalizacjach. Jeśli chcesz kupić budynek, do którego nie masz dostępu w prawdziwym życiu, możesz wysłać tam swojego agenta. Gra wykorzystuje geolokalizację i technologię AR, żeby pozwolić ci na interaktywną zabawę z twoim otoczeniem. Możesz handlować z ludźmi na całym świecie, a co najważniejsze, gra jest darmowa. Kliknij w link w opisie i pobierz Landlord Go. A teraz wracamy do filmu. A uwaga, Strix, lore. Jaka postać stworzyła konstelację Obserwatora? Nie wiem. Był to Bart. Jak na razie nikt nie odpowiedział poprawnie. Szao liczy na ciebie. Rozgrywka. Ile aktualnie występuje rodzajów smoków w grze? 2, 3, 4, 5, 7. Poprawnie, brawo! Kapten, lore. Przez kogo Kane został wcielony do Zakonu Cienia? Przez Zeda. Brawo! Dobry! Takie proste dostają. Ty nie odpowiedziałeś na swoje... Adi, rozgrywka. Ile maksymalnie, powtarzam, maksymalnie... Ewolucji ma Kha'Zix. Umiejętności może ewoluować Kha'Zix, tak. Maksymalnie wszystkie 4. Zgadza się, tak. Bo zabicie Rengara daje. Dokładnie tak, to było podchwytliwe pytanie. Przecież to proste było. Dobra, Bezu, te 3 pytania, dowiemy się, jakie proste są. Santi, jak nazywa się Ultimate Nocturna? Paranoia. Dobrze. O matku, dobrze, że jestem mainem. Dobra, Urgot, jaki duet postaci może cofać się razem do bazy? Ktokolwiek z Yumi. No dobra, niech będzie, zaliczmy mu. W takim razie Bezu. Taki byłeś cwany, zobaczmy. Lore, co zasila młot dzierżony przez Jace'a? Hexer. Dobrze. Po serialu to se można. PT, esport. Jaka drużyna wygrała Mistrzostwa Świata w League of Legends w 2021 roku? Nie wiem. No nie, no serio. Jest to EDG. 2 strajki, PT. Jeszcze raz i wypalasz. Arkoan. Jak nazywa się demon, któremu Swain zawdzięcza swoją moc? Czekaj, czekaj. Katakan? Co? Chodziło o Rauma. Tak, no, wiadomo. Ale Braun to taki poczciwy ziomek jest. Strixuniu, powiem ci tak. Lore, gdzie znajduje się zniszczone laboratorium Singeda? Pilcover to miasto całe? Ach, blisko. Jest to dolne miasto Zon. Shao, ile jednostek zasięgu ataku mają smoki? 550. Niestety nie, 500 jednostek. Kapten, przedmioty. Ile istnieje rodzajów butów? 6. Niestety nie. 7. Nadal nie. 8. 9. Zwykłe, 7 ulepszonych, 1 z run. A wszystkie z Predatorem zaliczyłeś? Bo one mają inne nazwy. No to 18. Santi, jak nazywa się Yeti, którego dosiada Nunu? O k***a, nie pamiętam. Kontroluję. Willamp, Urgocie, Lore. O nie. Która z tych postaci jest najstarsza? Karthus, Galio, Kale, Kasadin. Bym powiedział, że Karthus. Niestety nie, Kale ma 1000 lat. Zryja jest normalna taka. Zryja młoda, nie? A tamten to kościotrup, ja nie wiem. Bezu, wymień co najmniej 3 postacie z zespołu KDA. Ari, Kaisa i Serafin. Serafin? To KDA należą Ari, Akali, Evelyn i Kaisa. To skam, a ze mnie się śmiał. Dobra, PT, przedmioty. Ile obrażeń do ataku dodaje przedmiot KW miecz? 40? 40, tak, brawo! Uchroniłeś się przed odpadnięciem, nice. Jak jest łatwe. Brodacz, dobra, lore. Skąd pochodzą obserwatorzy? To są pierwotne byty. Chodziło, że z pustki. A nie, to wiem, to wiem, to wiem. Niestety, Arkoan, odpadasz. Bo proszę, nie, lore. Postacie. Czy Malzahar może anulować swojego ultimate'a? Może. Tak samo jak ult Janna na przykład, jak się dowiedziałem. Weź, nie przypominaj mi. Ciao. Jak nazywa się ultimate Camille? Tak, ultimatum. Zgadza się. Captain. Arcane. Kto uwolnił Vi z więzienia w 5 odcinku serialu Arcane? Tego nie oglądałem, ale to Caitlyn chyba była. Poprawnie, to Caitlyn. Jak mogłeś nie oglądać, byku? Adi. Rozgrywka. Ile maksymalnie różnych emotek gracz może ustawić do jednej gry? Tak, łącznie to 7. 9. Bo masz 5 w kółku? 4 takie te, wiesz. Santi, która postać może zatańczyć Gangnam Style? Tef. Tak jest, zgadza się. O, dobrze, aż mi serce zabiło szybciej. Urgot, jaka jest najwyższa dywizja w LoLu? Challenger. Bezu. Ale beka, jakby to pytanie trafiło na Bartka, to by było 100 razy lepsze. Który godzinie umarł papież? Czyli co? YouTube. Ile tysięcy subskrypcji ma popularny LoLowy kanał Klinika? Można się pomylić o 10.
130. Dobra, trafił. 139 ma. Pity. Lore. Do jakiego regionu frakcji należy Shyvana? Demacia? Demacia! Macia latte. Strix. Esport. Wymień przynajmniej dwóch casterów LCS. Caster Minion. Nie wiem, nie. No na przykład Kobe albo Freak. Niestety, Strix jest drugą osobą, która odpada. Shao. Postacie. Ile many zużywa umiejętność R, Kaylee? Zero. Brawo, zero. Dobrze, to było podchwytliwe pytanie. Captain. Dlaczego skin Wulkanik Wukong był dostępny za 1 RP na Filipinach? Tam był wybuch wulkanu i im to tak właśnie zrekompensowali. Riot Games, pomagamy. Polacy powinni móc dostać za darmo Barona Korki. O nie. Adi, pytanie dla ciebie. Rozwiń skrót ADC. Attack Damage Carry? Zgadza się. Santi, jaka postać jest siostrą Seryldy i Avarosy? Kogo? Są to siostry Lisandry. Santi, niestety odpadasz. Urgot, jaka postać nie może zakupić butów? Kasypeja. Bezu, przedmioty. Od jakiej wartości dodatkowego HP zaczyna działać umiejętność unikalna bierna, tak zwanego Warmoga? 1000. Niestety nie, 1100 HP. No niestety, Bezu, żegnamy się z tobą. Żegnam. Pity, która runa pozwala na zaciągnięcie długu w sklepie na Summoner's Rift? Runa kupca. To jest rynek Lidla. Niestety nie, to się nazywa rynek przyszłości. Szało, pasywka którego czempiona umożliwia mu rutowanie przeciwników przy autoatakowaniu? Nautilus. Kapten, z jakiej wioski pochodzi Master Yi? Z Ioni wiem, ale z wioski nie wiem. Z wioski Wudżu. Adi, ostatnie pytanie kierujemy w tej rundzie do ciebie. Co robi umiejętność specjalna Trundla? Wysysa te adeki i hapeki, jest potężny koks i się powiększa. Najedziesz na R-kę na dole, tylko jest to napisane. Dobra, czyli wasza czwórka jest bezpieczna. Osoby, które odpadły, zapraszamy, mamy jeszcze jedno miejsce w drugiej rundzie. Jeżeli popełnicie błąd i źle odpowiecie, to z buta odpadacie. Santi, posiadasz 2.0 prędkości ataku. Ile będziesz posiadał prędkości ataku, kiedy przeciwnik z przedmiotem Mroźne Serce stanie obok ciebie? 1.65. Aj, niestety, blisko, 1.60. Pity, ile golda dostają gracze na początku gry na Summoner's Rift? 500. Zależy od trybu gry, na przykład na Urfie jest więcej. Strix, ile IP kosztuje w sklepie postać Azir? IP? Chyba już tego nie ma, by the way. To ile niebieskiej esencji? 4800. Nowy Tomasz Działowy nam tu rośnie. Bezu, ile stunujących umiejętności posiada w swoim kicie Leona? 3. Tylko 2. To nie jest stun. I Arkoan, zacytuj dowolną kwestię mówioną przez Ramusa. Okej. Okay. Pity, gdzie Dr. Mundo spędził swoje dzieciństwo? W zon. Chodziło o to, że w zakładzie psychiatrycznym. To było w zon? Tak, jest zon. No dobra, niech ci będzie, Strix. Jaka postać może stworzyć słoneczny dysk? Azir, nie wiem, strzelam. Tak jest, trafione. Arkoanie, ile dodatkowej many może dać w pełni nestakowana łza bogini? 700. 450 pity. Przedmioty. Ile mocy umiejętności AP dodaje przedmiot różdżka zniszczenia? Możesz się pomylić o 1. 40. Prawda, 40, no. Strix, lore. No dobra, no to miło było. Jak nazywa się człowiek, który aktualnie jest Panteonem? John Cena, nie wiem, nie mam nic więcej do powiedzenia. Niestety odpadasz. W drugiej rundzie zostało tylko 5 graczy. Za każdym razem, kiedyś pomylicie, dostajecie ode mnie bułę na mordę. Czytam pierwsze pytanie, kto pierwszy krzyknie na Discordzie, ten odpowiada. Jaka postać może tworzyć krzaki? Ja. Dobra, Shao. Gratulacje. Możesz teraz wybierać, do kogo trafi następne pytanie. Numer 4. Uwaga, pytanie z loru. Kto uwięził Veigara w straszliwej fortecy? Heimerdinger. Niestety nie, był to Mordekaiser. Pity. Jaką technologią zajmują się Jace i Victor? Hextech. Jace się zajmował sextech. O Boże! Pan z numerem Dr. Captain. Panie numer 3, jak nazywa się Krux? Swayna. Beatrice. Dobrze. Pan z numerem 2. Jak nazywała się mapa 3x3 usunięta w 2019 roku? Twisted Tree Line. Zgadza się. Pan z numerem 3. Ile punktów zdrowia dodaje zakup rubinowego kryształu? 150. Pan z numerem 5. Przy ilu ładunkach Ultimate'a Cho'Gath'a ten osiąga maksymalną wielkość? 6. Niestety nie, jest to 10. Pan z numerem 1. Wymień 3 przedmioty wykonane przez Dorana. Doran's Ring, Doran's Blade, Doran's Shield do Pity'ego. Wymień 3 drużyny z ligi LCK. Niestety nie ma takiej drużyny jak k***a. Wow! Pity, jak nazywa się ptak Queen? Valor do kapitana. Kim podkochuje się Garen? Katalinie. Do kogo? Do Pity'ego. Kto wygrał ostatnią edycję Full Focus? Nerbarion do doktora Urgota. Jaka postać mówi następujący tekst po jej zbanowaniu? Moja lista właśnie się wydłużyła. Katarina. Niestety nie, jest to Pike. No to do Adiego. Spośród podanych postaci wskaż rodzeństwo. Nami, Katarina, Echo, Cassiopeia, Darius, Elis. Katarina Cassiopeia. Na pana z numerem 1. W której minucie gry pojawia się Baron? 20. Na pana numer 4. Jaka postać jest siostrzenicą Viego? Kalista. Kalista, tak! Serio? Co trafił? Trzy. Jak ma pierwotnie na imię niebieskowłosa siostra Vice z serialu Arcane? Powder? Dobrze! Pan z numerem 5. Jaki był wynik finału LEC w 2021 roku? Mad Lions przeciwko Rogue. Dobra, odpada chłop. Odpowiedź była 3-0. Pan z numerem 4. Czy Velkoz należy do obserwatorów? Tak lub nie? Tak.
Nie. No ma d***bane oko, to k***a patrzy chyba, nie? Przedstawmy pokrótce naszych finalistów. Cześć, na imię mam Adrian, mam 12 lat, lubię kapibary, pizzę i stranie do paczkomatu. Szanowanie, nazywam się Pacyk, mam 23 lata, moje zainteresowania to niewymawianie litery L oraz intowanie w platynie. Cześć, nazywam się Mateusz i powiem to jeszcze kilka razy w innych językach. Och, jak go zajmę z boku, no na marszałku i... Weź go, wyje. Witam Państwa w finale, teraz sytuacja wygląda następująco. Za każdą poprawną odpowiedź dostajecie 100 RP, natomiast za każdą błędną dostaniecie luta na mordę. Zaczynamy od Diego. Ile maksymalnie ładunków krwawienia może nałożyć Darius? 5? Kapten, ile odcinków ma pierwszy sezon serialu Arcane? No super, bo nie oglądałem. 5? Niestety nie. 9. Łap bułę. Shao, która z tych postaci nie posiada skórki z serii Pentakill? Pantheon, Olaf, Karthus, Kale. Pantheon. Poprawnie. Adi, skin Soraka Mrocznej Gwiazdy, Dark Star Soraka, wszedł do gry przed czy po skinie Czarodziejka Gwiazd Soraka? Ja nie wiedziałem, że istnieje Dark Star Soraka, ale powiem, że po. Miałeś rację przy swoim pierwszym guessie, nie ma takiego skina jak Dark Star Soraka. Kapten, ile bazowego AD ma Super Minion? Nie, no ty ja sobie wiesz ze mnie robisz. Możesz się pomylić o 20. 60. Niestety nie, 190. B. Shao, jaka postać jest matroną Czarnej Róży? LeBlanc. Zgadza się. Adi, kto prowadzi popularny program Full Focus? Gimper Tomasz Działowy. Kapten, jaka postać mówi następujący tekst? Wybacz, umawiam się tylko z platynową dywizją. Adi. I Shao, wymień co najmniej dwóch kasterów LEC. Ezreal i Drakus. Shao, 300 punktów, w tej chwili prowadzi, także on będzie mógł wybierać, do kogo trafia pytanie. Pamiętajcie, że w tej rundzie można dawać pytania na siebie, żeby zdobyć więcej punktów. Shao, do kogo pytanie? Do siebie. Uuu, odważny, dobra. Po jakim czasie możemy skorzystać z kredytu z runy Rynek Przyszłości? Po 5 minutach. Nie, po 2 minutach. Na kogo? Na mnie. Ile kosztuje przedmiot Łza Bogini? 400. Na kogo? Na mnie. To ja idę herbatę sobie zrobić. No, później. W którym roku do League of Legends został dodany Z? 2012 rok. Dobrze! Do mnie. Jaka postać mówi następujący tekst? Pokonała cię mała dziewczynka. Anka. To bank rozbije, mówię ci. Ile punktów destrukcji, letality, dodaje przedmiot ząbkowany sztylet? 10. Lore, jaką część ciała zroniła sobie Samira podczas wybuchu fortecy? Oko. Ile postaci aktualnie jest w League of Legends? 157. Jak nazywają się stworzenia przypominające małe owce z rogami i dużym językiem występujące na mapie Howling Abyss? Poro. Ile on już ma pieniędzy? 10 punktów ma chłop. Dla porównania, Adi ma 2, a Kapten 1. Ile ogonów ma Ari? 9. No co? Czy on wszystko wie? Jak brzmi pełne imię sceniczne Gina? Kada Gina. Jaką ksywę nosił pierwszy midlaner oraz założyciel amerykańskiej organizacji e-sportowej TSM? Pierkson. Nie, był to Reginald. Łabułę. Z ulta mu walni. Jak ma na imię siostra Morgany? Kale. Dobrze, a ciebie? Na Kaptyna. O, poczuł bicz. Nie, HP musi się zregenerować. Dobra, Kapten, wymień przedmiot, chociaż jeden, który występuje na Howling Abyss, a nie jest dostępny na Summoner's Rift. Zimowe czaro ostrze? Nie ma czegoś takiego. Ostrze strażnika jest, otrzymujesz bułę. Shao, na kogo? Na Adriana. Na Adriana. Do jakiej postaci skierowany jest następujący tekst? A więc, które z was jest świnią? Dostarczyła Ani. Na pana z numerem 2, bo jest piękny. Jaka jest najniższa ilość RP, za którą kupimy skina? Bez promocji. 450. Niestety nie, 390 RP. Dobra, zostało jeszcze dwóch. Adi, teraz na kogo? Na doktora Shao. Najczęściej pikowany champion na Worlds 2021. Listen. Niestety nie, była to Miss Fortune. Bam! Wygrał ten, co miał najmniej punktów. Nie, nie, wygrywa osoba, która ma najwięcej punktów, więc dalej Shao jest mocno z przodu. Jaka postać mówi następujący tekst? Lubię wściekłego Jordla. Ciach, ciach. Jak mam zgadywać, to Kled? Jest to Niko po przemianie w Kleda. Także dostajesz bułę. A powiedział Kled. Ale Niko po przemianie w Kleda. A, dobra. Która z postaci posiada każdą umiejętność z wykrzyknikiem w nazwie? Jinx. Dobrze, jest to Jinx. Jak patrzę na waszych wrogów, to aż mi żal. Kto wypowiada te słowa? Nie jestem w stanie strzelać nawet. To jest śmieszne, bo tu jest napisane, że to Lee Sin. Patrzę na naszych wrogów. Czyli zwycięzcą dzisiejszego programu jest nie kto inny jak Dr. Shao! Dzięki za oglądanie, możesz sobie kliknąć ten film, żeby zobaczyć więcej. A jutro są moje urodziny, więc jeśli chcecie sprawić mi prezent, to wyszukajcie sobie na Spotify'u albo dowolnej platformie streamingowej Podo i posłuchajcie mojej nowej płyty. To tyle, nara.